Im coś jest bardziej głupie, tym daje większą frajdę. Oto motto dzisiejszego odcinka. Numer 1. Skakanie z wysokości. Zwiedzasz sobie mapę, na przykład Elm Creek, i widzisz, że jest wielka wieża widokowa. Wchodzisz na górę, obserwujesz całą mapę i robisz pięknego screena okolicy. Później z wysokości trzeba wrócić na ziemię. Po co znowu do tego używać schodów i marnować czas, skoro można po prostu zeskoczyć ze 100 metrów? Innym sposobem, ale wymagającym już użycia moda, jest zeskoczenie z lecącego śmigłowca. Swoją drogą, gracz spada troszeczkę wolniej od tej maszyny, więc można domniemywać, że tego typu skok jest na spadochronie. Numer 2. Zderzanie się samochodami. Chyba każdy kiedyś wjechał w samochód i dziwił się, że jest on przyspawany do asfaltu. Tak, mnie też to dziwi, że w 2023 roku nie można tego samochodu w jakiś sposób przestawić. Rozumiem, gdyby tak było od zawsze, ale nie wiem, czy wiecie, ale w starszych farmingach samochody można było bez problemu wrzucać do rzeki. Była to oczywiście jedna z głupszych rzeczy, którą można było zrobić w farmingu, ale jeżeli dany kierowca takiego samochodu nas zdenerwował, to można było wziąć jakieś widły albo inną maszynę i po prostu wrzucić takie auto do rzeki. Dodam, że taki kierowca potrafił z tej rzeki czasami wyjechać, a nawet śmiesznie się zbagować. Tak czy inaczej, dostarczało to mnóstwo frajdy i mam nadzieję, że kiedyś ta funkcja powróci do farminga. Numer 3. Topienie pojazdów. Jeżeli jakaś maszyna cię denerwuje albo nie jest ci już potrzebna, to powinieneś taką maszynę sprzedać albo zwrócić w sklepie. Ale oczywiście to by było nudne. Można wymyślić coś bardziej kreatywnego i z tej okazji ułożyłem dla was wierszyk. Gdy ci smutno, gdy ci źle i maszyna wkurza cię, znajdź jeziorko lub bajorko, wrzuć maszynę, uśmiechnij się. I muszę wam powiedzieć, że kiedyś nawet na live'ie sam jedną maszynę utopiłem ze względu na to, że była ona niesamowicie zbagowana. Oczywiście topienie pojazdów nie ma żadnego sensu. Z ekonomicznego punktu widzenia może to przyczynić się nawet do bankructwa gospodarstwa. Numer 4. Różowa maszyna. Chyba każdy z nas kiedyś chciał sprawdzić, jak będzie wyglądał różowy traktor w Farmingu 22. I wiem, że wy się do tego nie przyznacie, ale jak wiadomo, są rzeczy, które wiele osób robi, ale mało kto się do tego przyznaje. Z różowymi maszynami jest dokładnie tak samo. Nawet jeżeli jakiegoś traktora nie kupiłeś i nie masz na swojej farmie różowej waltry, albo nie zainstalowałeś sobie moda konfigurator kolorów i nie masz różowego od innego traktora, to przynajmniej raz w życiu wszedłeś sobie do sklepu i zobaczyłeś, jak wygląda różowa maszyna. Nawet jeżeli nie odważyłeś się potem jej kupić albo wypożyczyć, to i tak widziałeś, jak może prezentować się maszyna z różowymi elementami. No przyznaj się, czy tak właśnie nie było? Numer 5. Głodzenie zwierząt. Na wstępie trzeba graczy podzielić na dwie grupy. Na tych, którzy robią to świadomie i tych, którzy po prostu zapomnieli nakarmić zwierzęta. Oczywiście ta druga grupa graczy będzie bardziej liczna, bo chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś po prostu zapomnieć dostarczyć jedzenia dla zwierząt. Przyznajmy się bez bicia, mnie też to się zdarzyło wielokrotnie. Ale oczywiście są też gracze, którzy chcą sprawdzić, czy głodne zwierzęta zdechną. Oczywiście z racji tego, że ta gra jest przeznaczona dla dzieci od lat 3, to tutaj zwierzęta umrzeć nie mogą. Z podobnego też powodu nie możemy mieć na przykład rzeźni lub browaru, a sok winogronowy nie jest winem. Co ciekawe, w Farmingu 11 mieliśmy oficjalny skup, który nazywał się browar. A jako ostatnią ciekawostkę dodam, że można znaleźć takiego moda, który powoduje, że populacja naszych zwierząt się zmniejszy, jeśli zwierzęta będą głodne albo stare. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, abym przygotował o tym modzie osobny odcinek. Numer 6. Brak paliwa w maszynach. Jest to kolejna kretyńska rzecz, którą można zrobić w Farmingu 22. Przecież każdy wie, że maszyna bez paliwa nie jest w stanie jechać. A i tak sporo graczy robi sobie test i przekonuje się na własnej skórze, co się wydarzy, kiedy w traktorze skończy się paliwo. Później zaczyna się rozpaczliwe szukanie rozwiązania, w jaki sposób można taki traktor zatankować. Dostarcza to oczywiście dużo frajdy, jednak w żadnym wypadku nie przyczynia się do rozwoju naszego gospodarstwa. Numer 7. Wielkie wypadki.
Tak, wiem, że są spektakularne i można z tego zrobić jakieś funny moments. Z drugiej zaś strony niektórzy mogą dostać zawału, gdy zobaczą, że misternie układane palety na przyczepce wystrzelą w powietrze lub rozsypią się po polu. Tego typu spektakularne wypadki udało mi się wielokrotnie nagrać podczas live'ów z mapy No Man's Land. Najstarsi widzowie na pewno to pamiętają. Oczywiście, robienie takich wypadków z własnej woli może być śmieszne, ale z drugiej strony jest to jedna z najgłupszych rzeczy, którą można wykonać w Farmingu 22. Numer 8. Postawienie budynku na środku. Stawianie kolejnych budynków może być trudne, zwłaszcza na niewielkiej przestrzeni. Ale chyba nie ma nic bardziej irytującego niż objeżdżanie źle postawionego budynku za każdym razem. Jeszcze gorzej, jeżeli nasz budynek jest celowo źle postawiony tylko po to, aby utrudnić życie sąsiadowi, z którym akurat gramy w trybie multiplayer. Numer 9. Próba utopienia konia. Podejrzewam, że kiedyś zastanawiałeś się, co by było, gdybyś jechał na koniu i wjechał nim do jeziora albo do rzeki. Jeśli nigdy tego nie testowałeś, to pozwól, że zrobię to za ciebie. Konia można normalnie utopić, jak każdy inny pojazd. Co ciekawe, nie da się go w prosty sposób wyjąć, automatycznie on się przywróci na parking w sklepie i będzie traktowany jak normalny pojazd, ale dopiero po zrestartowaniu rozgrywki. Swoją drogą, w momencie kiedy utopimy konia, wyświetla się bardzo zabawny komunikat. Numer 10. Sprawdzenie, czy można zginąć. Czy w Farmingu 22 można zginąć? Teoretycznie nie, ponieważ pociąg nie jest w stanie nas zabić, spadające drzewo nie zrobi nam krzywdy, a najbardziej niebezpieczne maszyny w prawdziwym życiu w Farmingu nie są w stanie zrobić nam nic złego. Jednak oczywiście jest cała masa graczy, którzy na własnej skórze chcą się przekonać, co się stanie, jeśli na przykład będą stali na torach tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Numer 11. Podłączenie zbyt wielu przyczep. Jak myślisz, ile przyczep jest w stanie pociągnąć najmocniejszy traktor w Farmingu 22? To zależy. To zależy, z jakich przyczep korzystasz oraz czy będą naładowane, czy też puste. Znam takich, którzy potrafili połączyć 100 przyczep do jednego ciągnika. Oczywiście zrobienie takiej rzeczy nie miało sensu. Takim zestawem na standardowej mapie nie da się w ogóle manewrować. I już wyładunek kilku przyczep może okazać się sporym problemem. Wyobraź sobie, że musisz wycofać na przykład w bramę zestawem, który składa się z 5 przyczep. Życzę powodzenia, choć podejrzewam, że znajdą się tacy, którzy to jakoś zrobią. Numer 12. Utopienie beli. Turlające się bele po polu to prawdziwe utrapienie farmera. Na szczęście wraz z DLC Gewail mamy ten problem z głowy. Swoją drogą, jeśli chcesz kupić Farminga lub jakikolwiek inny dodatek do niego, w tym ostatnie DLC, to linki znajdziesz w opisie. Dzięki temu wspierasz też mój kanał bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dziękuję Ci za to. Wracając do tematu, jeśli bela wpadnie do jeziora lub do rzeki, jest bardzo trudno ją wyjąć. Tak naprawdę możesz to zrobić tylko i wyłącznie używając super siły i to o ile ta bela nie wpadnie zbyt głęboko. W innym przypadku trzeba ją niestety spisać na straty. Biorąc pod uwagę mojego Discorda, dość sporo graczy utopiło kiedyś jakąś belę. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek tobie się to również zdarzyło. Numer 13. Utracenie plonów. Zrobiłeś żniwa i masz pełną przyczepę plonów, więc jedziesz je szybko sprzedać, nie zważając w ogóle na nic dookoła i to jest chyba najgłupsza rzecz, którą można zrobić. Bo jeżeli coś ci się stanie w takim transporcie i na przykład twoja przyczepa wyląduje w rzece albo w jakimkolwiek innym miejscu, z którego nie da się wyjechać, to plony, które były w tej przyczepie, przepadają. Być może o tym nie wiesz, być może już się przekonałeś, tracąc swoje zbiory. Tutaj dam Ci taką radę. Jeżeli jedziesz ze swoimi plonami i chcesz zarobić dużo pieniędzy, to uważaj, co robisz. Nie pozwól, żeby taką przyczepę trzeba było resetować, bo jest to chyba najgłupsza rzecz, którą można w takiej chwili zrobić. Już lepiej jest przywrócić save'a o 15 minut wstecz. Oczywiście, jeżeli takiego save'a masz. Numer 14. Jazda 300 km na godzinę.
Brzmi to może jak kolejny challenge, ale jazda 300 na godzinę po farmingowych mapach jest raczej kiepskim pomysłem. Po pierwsze, możesz wylecieć poza mapę. Po drugie, sterowanie takim pojazdem jest praktycznie zerowe, więc jedziesz tak naprawdę tylko i wyłącznie prosto. Oczywiście do momentu, aż nie trafisz się na jakąś nierówność, bo wtedy już lecisz prosto. Myślisz sobie, że szybko przejedziesz pół mapy i zaoszczędzisz mnóstwo czasu na takiej podróży, ale uwierz mi, że więcej czasu będziesz wyciągał ten samochód z jakiejś dziury albo jakiegoś innego dziwnego miejsca. Farming to nie GTA ani inny Need for Speed i 300 km na godzinę to nie jest odpowiednia prędkość, z którą warto poruszać się po mapach. Numer 15. Skoki traktorami. Brzmi to absurdalnie i głupio, ale tak, traktorami można świetnie skakać w Farmingu 22. W kilkanaście minut na mapie Oibeirą bez kłopotu można zbudować również swoją skocznię narciarską lub w tym przypadku bardziej traktorową. Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia nie ma żadnego pożytku takie działanie. Jeśli pamiętacie motto z początku tego odcinka, im bardziej coś jest głupie, tym daje większą frajdę, to już słyszysz, że idealnie to pasuje do tej sytuacji. A jeszcze śmieszniej robi się wtedy, kiedy nasza maszyna tak bardzo wypije się z progu, że przeskoczy skocznię i wyląduje w rzece. Takie historie udało mi się kiedyś nawet nagrać. A ty co ciekawego, albo wręcz głupiego robisz w Farmingu 22? Podziel się tym koniecznie w komentarzu. Dzięki za oglądanie i jeśli odcinek ci się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!